Wczoraj modlitwa na cmentarzu wojskowym w Ełku i złożenie kwiatów przez władze samorządowe, dziś oficjalne uroczystości. Tak ełczanie upamiętnili 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęła msza święta w Ełckiej katedrze, po niej delegacje i poczty sztandarowe w asyście orkiestry dętej OSP przemaszerowały ulicami miasta pod pomnik bohaterskim żołnierzom września. Była salwa honorowa, apel poległych i złożenie przez władze samorządowe, parlamentarzystów i delegacje szkół kwiatów przed obeliskiem w parku przy ulicy Słowackiego. Druga wojna światowa to największy konflikt zbrojny w historii świata. Życie straciło wówczas kilkadziesiąt milionów ludzi. W rocznicę tamtych wydarzeń zastępca prezydenta Ełku Artur Urbański podziękował tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Mamy okazję podziękować i złożyć najwyższe wyrazy szacunku wszystkim tym, którzy nie bacząc na nic stawili czoła najeźdźcy. Najpierw 1 września niemieckiemu, a później 17 września rosyjskiemu. To wam, drodzy kombatanci, należą się wielkie wyrazy szacunku. Halo!